Dzień 661. Dziś pojawiło się wiele informacji ze wschodu. Siły ukraińskie przeprowadziły serię nalotów rakietowych na rosyjską logistykę oraz nalot na rosyjskie dowództwo odpowiedzialne za ofensywę w Wdiwce. Wszystko to w celu osłabienia rosyjskiej ofensywy, ponieważ dzisiaj ukraińscy żołnierze w Wdiwce stanęli w obliczu wielu potężnych ataków. Przede wszystkim siły ukraińskie przeprowadziły udany atak HIMARS i zniszczyły kolejny skład paliwa w Doniecku. To już trzeci skład paliwa, który został zniszczony w ciągu ostatniego tygodnia. Rosyjscy analitycy nazwali to kampanią odcięcia. Paliwa i zaczęli podnosić alarm w związku z sytuacją, wzywając do zwiększenia gęstości systemów obrony powietrznej w regionie w celu wsparcia operacji ofensywnej. Ponadto, aby skomplikować i zdezorientować rosyjską logistykę, Ukraińcy uderzyli również na Taganrog. Taganrog jest prawdopodobnie najważniejszym węzłem logistycznym dla sił rosyjskich w obwodzie Donieckim, ponieważ ma bezpośrednie połączenie kolejowe z Donieckiem i Chorliwką. Lokalni mieszkańcy zgłosili, że słyszeli wiele eksplozji, a niedawno opublikowane nagrania przedstawiają nadlatujące dwa pociski rakietowe. Rażąc rosyjskie magazyny i logistykę w Tagan Drogu, Ukraińcy ograniczają ilość posiłków, które Rosjanie mogą wysłać w kierunku awdiwki, podczas gdy rażąc składy paliwa w Doniecku, Ukraińcy ograniczają możliwość wykorzystania ciężkiego sprzętu, który Rosjanie mają już na froncie. Takie kampanie są bardzo pomocne w zmniejszeniu presji na froncie, co jest obecnie niezwykle potrzebne, ponieważ siły rosyjskie zakończyły przegrupowanie i rozpoczęły kolejną falę ataków. Najbardziej intensywne starcia miały miejsce w północnej części regionu, gdzie Rosjanie nie tracą nadziei na przyjęcie kontroli nad stepowem. Dzisiejszy materiał filmowy pokazuje, jak Rosjanie wysłali ogromną Jednostkę szturmową do szturmu na ukraińskie pozycje. Kolumna składała się z około 15 transporterów opancerzonych, które przetransportowało do 200 rosyjskich żołnierzy do Krasnochorywki, gdzie natychmiast pobiegli w kierunku linii drzew. Ukraińscy żołnierze poinformowali, że wiele pojazdów i oddziałów zostało zniszczonych podczas rozmieszczenia i że niedługo opublikują dowody na nagraniu. Niektóre jednostki szturmowe są nadal wspierane przez wojska zmechanizowane, chociaż Rosjanie nie używają już wielu jednostek. Nagranie sprzed kilku dni pokazuje, że Rosjanie wysyłają od 3 do 4 opancerzonych wozów bojowych. Na linię kontaktu, ponieważ kolumna jest mała i udaje jej się dotrzeć do frontu. Jednak, ponieważ Rosjanie za każdym razem używają tej samej trasy, ukraińskie jednostki artyleryjskie mają swoje działa skierowane na te trasy przez cały czas. Więc w momencie, gdy Rosjanie wejdą w ten region, napotykają przytłaczający ostrzał artyleryjski. Niektórym rosyjskim żołnierzom udało się dotrzeć do linii drzew i rozpocząć walkę. To samo dotyczy linii drzew na północ od Stepowe. Niedawno opublikowany materiał filmowy pokazuje, jak rosyjski opancerzony wóz bojowy wjeżdża do Stepowe, a następnie eksploduje na minie. Rosyjskie źródła wykorzystały ten materiał geolokalizacyjny, aby twierdzić, że siły rosyjskie ustanowiły pełną kontrolę nad wschodnią stroną stepowe i odpowiadającą jej linią drzew. Ukraińscy żołnierze z 47 Brygady Zmechanizowanej odpowiedzieli na te twierdzenia i opublikowali nagranie nakręcone przez drona, który przeleciał nad liniami drzew, nad którymi Rosjanie twierdzą, że sprawują kontrolę. Nagranie przedstawia tylko 100-metrowy odcinek tej linii drzew. Nagranie pokazuje niewiarygodną liczbę rosyjskich ciał. Byli to żołnierze, którzy nigdy nawet nie dotarli do ukraińskich pozycji i zostali zabitymi. Przez artylerię lub drony po drodze. Łącznie na tym 100-metrowym odcinku znajdowało się 48 ciał. Tak więc na każde 100 metrów linii drzew przypada około 50 żołnierzy. Ukraińcy mimo wszystko również nie kontrolują tego terytorium. Więc teren pomiędzy Torami a stepowem znajduje się w szarej strefie. Rosyjskie ataki fal ludzkich działają i aby zminimalizować straty i uniemożliwić Rosjanom osiągnięcie celu, Ukraińcy stosują następującą taktykę. Ukraińcy wykorzystują swoją obronę do zabicia jak największej liczby rosyjskich żołnierzy. jeżeli to konieczne, wycofują się. Ostatecznie, gdy Rosjanie napotykają tymczasowe niedobory sił i zaczynają się przygrupowywać, Ukraińcy wykonują serię kontrataków, aby odzyskać jak najwięcej terenu. Tak więc linia frontu w tym regionie nieustannie się przesuwa. Dziś Ukraińcy również zaczęli angażować lotnictwo w celu uderzenia w rosyjską kwaterę główną. Niedawno opublikowany materiał filmowy pokazuje następstwa nalotu SU-25 na stanowisko dowodzenia batalionu, który obecnie aktywnie szturmuje ukraińskie pozycje. Eliminacja dowódców szczebla batalionu ma natychmiastowy wpływ na sytuację w terenie i niewątpliwie zmienia sytuację na korzy Ukraińców podczas trwających ciężkich starć. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w Afdiivce pozostaje trudna, lecz jest pod kontrolą. Połączone użycie lotnictwa, artylerii dalekiego zasięgu i pocisków rakietowych w celu rażenia rosyjskich centrów dowodzenia i logistyki bezpośrednio na froncie, jak również na głębokich tyłach, stanowi poprawę w trwającej ukraińskiej operacji obronnej. Kontynuacja tej kampanii zmusi Rosjan do zmniejszenia tempa operacji ofensywnych, dając Ukraińcom więcej miejsca na kontrataki. W związku z okresem świątecznym mam przyjemność ogłosić ekskluzywną wyprzedaż naszej nowej kolekcji z Podwójnymi flagami. Już teraz możesz nabyć nasze najlepiej sprzedające się produkty z podwójnymi flagami, ze znaczącymi rabatami od 20 do 30%. Jeżeli chcesz wyrazić swoją solidarność, wspierając moją pracę, teraz jest idealna okazja do dokonania zakupu. Sprawdź więc link w opisie, znajdź flagę swojego kraju i skorzystaj z rabatów, zanim wygasną. Bardzo doceniamy Wasze wsparcie.